zacznę od tego, że tak naprawdę od kiedy pamiętam, no, wychowywałem się oczywiście tutaj, chyba to wszyscy wiedzą, słyszałem Słowo Boże od małego i wierzyłem w to, że mogę w każdej sytuacji zaufać Panu i w moich różnych problemach wołałem do Niego i Pan Bóg mnie czynił różne cuda w moim życiu, ale lata mijały i przyszedł czas, kiedy zaczęły się trochę kłopoty w moim życiu. To było czas szkoły podstawowej, tamten okres. I przykładowo zainteresowałem się oczywiście grami komputerowymi, które były takim, zaczęły coraz bardziej przeszkadzać w mojej relacji z Bogiem. Odciągałem mnie od Niego i przestało mnie interesować już tak prawie całkowicie czytanie Słowa i te gry po prostu tak mnie zainteresowały, że mnóstwo czasu mi zabierały. Oczywiście nie miałem czasu już dla Boga, tak przy okazji na naukę. I to na to przeznaczyłem za dużo czasu, ale stało się tak, że chodząc do szkoły słyszałem, o czym mówią moi rówieśnicy i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, o czym oni mówią. I szatan podsunął mi takie coś. I to była pornografia. I zaczęło się oczywiście niewinnie i łagodnie, może sprawdzę, co to jest. Sprawdzę. Ale oczywiście na tym się nie skończyło, a na tym miało się skończyć. I wpadłem w to. Zacząłem żyć w tym grzechu po prostu. I po prostu oszukiwałem się, że może to nie jest tak naprawdę aż takie złe. Może to nie jest coś, co z czego powinienem zrezygnować, ale z czasem kiedy chodziłem zaczęły się spotkania młodzieżowe, szkółki, obozy, wszystko to razem. Tam było, czytaliśmy tam Słowo Boże i niektóre fragmenty pokazywały mi, że to jest naprawdę coś złego i powinienem z tego zdecydowanie zrezygnować. I zacząłem, pojawiło się we mnie takie
sumienie, że robię coś złego, poczucie winy. I zacząłem się zastanawiać, próbować to rzucić, ale oczywiście bez Bożej pomocy w tym wszystkim. To się absolutnie nie udawało. Ile razy próbowałem, tyle razy opadałem i moje starania mi nie pomogły. Zacząłem się modlić o tę sprawę. To trwało trochę czasu. I przyszedł czas obozu w Zawiszynie w tym roku. I ten obóz był dla mnie takim czasem, w którym mogłem oddzielić się od tej codzienności. Bo byłem otoczony właśnie tą społecznością, wierzącymi ludźmi. Słyszałem codziennie słowo i to takie, które Pan Bóg skierował do mnie. Na początku obozu powiedziałem, że chcę wykorzystać ten cały czas. Już miałem dość tego grzechu, bo nie mogłem się z tego w żaden sposób wyrwać. I miałem taką świadomość, że muszę wykorzystać ten czas, bo to może być mój ostatni obóz. Moja ostatnia szansa na takie coś. I podczas tego obozu mieliśmy różne spotkania, rozmowy, które bardzo mi pomogły. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie tylko ja miałem ten problem. I to mi sporo pomogło. Było czytane na jednej ze społeczności takie słowo z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 13 werset. Temat przewodni obozu to było właśnie drzewo. I wersety były związane właśnie z drzewem, z krzewem winnym. Ale w tym 13 wersecie jest napisane: większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto kładzie życie swoje za przyjaciół swoich. I to mnie uderzyło i uświadomiłem sobie tak już naprawdę, że Pan Jezus jest tym, który położył swoje życie za nas wszystkich i w tym dla mnie musiało to do mnie dotrzeć. I uświadomiłem sobie, że Pan Jezus okazał mi właśnie tą największą miłość, jaka tylko jest. I z tą świadomością ostatniego dnia obozu, jak już wszyscy mieli pojechać do domów, już się pakowałem i przyszedł do mnie Mieszko, z którym zacząłem rozmawiać o tym, co się dzieje w moim życiu, że mam już tego dość i zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy wspólną modlitwę, w której
oddałem swoje życie Bogu, bo wiedziałem też, że drogi są tylko dwie, no i muszę wybrać w końcu, czy iść tą dobrą drogę, czy iść drogą na śmierć. Więc doświadczony życiem wiedziałem, że na tym świecie nic dobrego mnie już nie spotka z ludźmi z tego świata. Jeśli będę z nimi trzymał, jeśli będę żył tak jak oni. I postanowiłem po prostu oddać swoje życie Bogu, wiedząc, że On ma dla mnie najlepszy plan już od początku. Zaufałem Panu i oddałem tą sprawę w Boże ręce. I wtedy Pan Bóg zaczął we mnie działać. Zaczął zabierać ode mnie te grzechy, te złe rzeczy. Po prostu uwolnił mnie od tego. Zrezygnowałem z różnych rzeczy. Zmieniłem swoje podejście do różnych spraw. I w ten sposób minęło półtorej miesiąca, a ja jestem wolny. Dzięki Panu. Amen. Amen. Amen.